Cześć kochani, witam Was serdecznie w nowym filmie, witam Was na moim kanale, witam nowych również widzów i chciałabym kochani Wam dzisiaj pokazać, jak zabłysnąć w święta, jak zabłysnąć w Sylwestra, jak zabłysnąć na studniówce. Dzisiaj pokażę Wam bardzo spektakularny, podkreślający urodę makijaż w stylu Victoria's Secret. Jest to bardzo prosty makijaż, a główną rolą w tym makijażu grają oczywiście rzęsy. Dlatego przy okazji chciałabym Wam pokazać, jak zaaplikować sobie kępki. Mam tutaj kępki od Klawier. Jeżeli mnie śledzicie, wiecie, że są to moje ukochane kępki i dzisiaj również pokażę Wam, jak samemu sobie je założyć. Wbrew pozorom naprawdę jest to bardzo łatwe, więc jeżeli chcecie dokładnie zobaczyć, jak wygląda proces tworzenia makijażu w stylu Victoria's Secret oraz aplikacja kępek, to zachęcam Was do dalszego oglądania tego filmu. W makijażu Victoria's Secret bardzo ważną rolę odgrywa również skóra. Skóra powinna być świetlista, powinna być promienna, zdrowa. Także pamiętajcie o odpowiednim przygotowaniu skóry przed makijażem. Ja nałożyłam sobie już krem do pielęgnacji codziennej oraz krem pod oczy. Nałożyłam również na usta maskę regenerującą. Jest to taka maska z Beauty Drugs. Mam tutaj taką właśnie próbeczkę. Ta maska jest moim też ostatnim odkryciem. Ona bardzo fajnie regeneruje usta podczas trwania całego makijażu, także bardzo warto ją nałożyć przed nałożeniem makijażu, także jak wiecie, usta maluję zawsze na koniec i podczas trwania całego makijażu te usta mogą się fajnie zregenerować. Także przechodzimy teraz do aplikacji bazy. Jako bazę nałożę bazę marki Filorga. Jest to baza, która bardzo fajnie wypełnia rozszerzone pory. Nakładam ją również pod oko. Ona fajnie też wygładza okolice pod okiem. Pamiętajcie, że takie eksperymenty z takimi bazami, które są typowo bazami silikonowymi, możemy zaszaleć tylko i wyłącznie przy jakichś takich większych wyjściach. Unikam zdecydowanie nakładania baz przy codziennym makijażu. I nakładam właśnie jeszcze odrobinę na czoło. Na pewno jesteście przyzwyczajeni do tego, że zaraz zacznę malować sobie oko, ale dzisiaj wykonam odwrotny makijaż. Wykonam makijaż techniką tradycyjną, czyli najpierw zacznę od skóry twarzy, dlatego że makijaż Victoria's Secret nie jest w ogóle skomplikowany. O tym się za chwileczkę przekonacie i nie będę się martwiła, że cośkolwiek mi się osypie. Także wykonam teraz makijaż twarzy i mam tutaj bardzo fajne produkty. Mam tutaj krem koloryzujący, rozświetlający od marki Laura Mercier. Oraz mam drugi produkt, jest to podkład kryjący, również rozświetlający, który przepięknie wygląda na skórze. Jest to podkład All Hours od Yves Saint Laurent. I pomieszam te oba produkty i aplikuję je właśnie zwilżoną gąbeczką. I mam tutaj 2:1, czyli dwie pompki podkładu Yves Saint Laurent oraz jedna pompka tego produktu rozświetlającego z Laura Mercier. Z pomocą przykrycia moich okropnych sińców pod oczami oraz nieprzyjaciół, które się pojawiły w niektórych miejscach na mojej twarzy, przychodzi nie kto inny jak mój ulubiony korektor od Too Faced, korektor Born This Way. I nakładam go właśnie, nie żałuję sobie tych ilości, szczególnie tutaj w wewnętrznym kąciku oka. Schodzę sobie troszeczkę niżej z tym korektorem. Ja mam odcień Porcelaine. I rozcieram korektor gąbeczką, wklepując. Koncentruję się na środkowej części twarzy oraz delikatnie aplikuję produkt na zewnątrz. Korektor nakładam również w niewielkiej ilości na powiekę.
Odrobinkę nakładam jeszcze tutaj to takie zagłębienie i punktowo tak stempluję gąbeczką, rozkładając równomiernie produkt. No i proszę bardzo, ładnie ujednolicona skóra twarzy. Teraz oczywiście trzeba wszystko to zagruntować. Nakładam puder Too Faced. Odsypuję sobie odrobinkę i będę aplikowała ten puder gąbeczką w okolice oka. Teraz upewniam się, bardzo jest to ważne, czy nic mi nie wyszło w załamanie. Dlatego sobie jeszcze doklepię ten korektor i szybciutko aplikuję tutaj puder. Nakładam od razu go na nos. Jest to bardzo fajna technika, która przede wszystkim utrwala nam dodatkowo makijaż oraz niweluje widoczność porów. I robią to tylko w miejscu, gdzie mam tendencję do świecenia się skóry twarzy, czyli strefa T. Jak wspomniałam wcześniej, makijaż ma być przede wszystkim rozświetlony, więc tego pudru już mi dzisiaj wystarczy. Dlatego na pozostałą skórę twarzy nakładam puder rozświetlający z Hourglass. Jest to puder w kolorze Brightland Strobe Light. I on przede wszystkim ma mi zagruntować podkład i przygotować skórę pod konturowanie na sucho. A ten puder nakładam jednym z moich ostatnio ulubionych pędzli do pudru. Jest to pędzel od Clavier. Jest to włosie syntetyczne, kochani, ale słuchajcie, jest tak milutkie i generalnie ten kształt mi bardzo odpowiada. To jest po prostu miłość. Miłość od pierwszego dotyku. I cerę mam już tak fajnie przygotowaną, mam wszystko ładnie zakryte. Teraz mogę zacząć makijaż oka. I bardzo ważne jest to, abyście miały korektor, który Wam mocno nie będzie zastygał. Ja właśnie wzięłam taki korektor z Too Faced, który mogę sobie fajnie tutaj doklepać. Nadal mam mokrą, lepiącą się powieka. Jest to bardzo ważne, zaraz Wam powiem dlaczego. I możemy teraz właśnie zacząć ten makijaż oka. Bardzo ważne jest również to, żebyście poszukały w swoich zasobach jakiegoś spektakularnego cienia, który się pięknie, pięknie błyszczy, który da Wam niesamowitą taflę. Ja taki cień właśnie również posiadam. Jest to cień marki Bobbi Brown Moonstone. On da mi niesamowitą, fajną poświatę, taką właśnie na powiece. I sięgam właśnie po ten cień. Takie cienie właśnie, które są mocno rozświetlające, najlepiej wypadają właśnie po aplikacji właśnie paluszkiem, także smyram sobie ten cień paluszkiem i będę aplikowała właśnie na mokrą powiekę. Upewniam się, że nic mi się tutaj nie zrolowało. Doklepuję korektor i aplikuję ten cień. Aplikujemy ten cień przede wszystkim na ruchomą część powieki, na środku oraz od wewnętrznej strony. Zewnętrzną część zostawiamy pustą. No i na razie tak to wygląda. Nakładam również ten cień na drugą powiekę. Staram się tutaj wszystko sobie doklepać. Nie wiem, czy to jest wina tych świateł, czy nie. Brakuje mi tutaj spektakularnego blasku. On rzeczywiście bardziej się tak mieni w świetle dziennym, także zaraz sobie poszukam czegoś jeszcze, ponieważ jestem spragniona mocnego, mocnego rozświetlenia. Sięgam, kochani, po taki jeszcze jeden fajny cień, który mam właśnie z marki Nabla. Jest to taki pojedynczy cień, który się nazywa Water Dream. I nakładam ten Water Dream na ten właśnie cień Moonstone. O, i teraz to, kochani, widzę przepiękną taflę. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Teraz jestem usatysfakcjonowana. Do dalszej części makijażu będą nam potrzebne matowe, brązowe, beżowe cienie. Ja mam właśnie takie cienie. Jest to paletka z Kobo. I mam tutaj bardzo fajne odcienie, które idealnie sprawdzą się do każdej karnacji. Ja ostatnio właśnie sięgam najczęściej po tą paletę właśnie w makijażach dziennych, ale również ona się fajnie sprawdzi przy makijażu właśnie jakimś takim mocniejszym, wieczorowym. Także sięgam po cień taki beżowo-brązowy i będę nim modelowała oko i nakładam ten cień w zewnętrzną część mojego oka. Troszeczkę schodzę na dolną powiekę. Cienie są bardzo fajnie napigmentowane, ale też
są bezpieczne, że nie zrobicie sobie krzywdy, jeżeli nie macie wprawy właśnie w makijażu oka. Sięgam teraz po taki neutralny brąz, który troszeczkę wpada w róż i będę nanosiła go w zewnętrzną część mojej powieki. Troszeczkę przyciemnię sobie ten kącik zewnętrzny. Ten makijaż, od razu uprzedzam, nie będzie mocny. On będzie spektakularny, pięknie podkreśli urodę, ale nie będzie mocny, także tutaj z czernią i z ciemnym brązem sobie nie poszalejemy dzisiaj, ale to właśnie fajna informacja dla Was, ponieważ mam nadzieję, że z łatwością odtworzycie sobie ten makijaż. O, i mam delikatnie przyciemniony właśnie ten zewnętrzny kącik oka. Muszę przyznać Wam, że tymi cieniami naprawdę bardzo fajnie mi się pracuje. Są tak łatwe w blendowaniu, tak fajne w aplikacji, pięknie się ze sobą łączą, że jestem bardzo zadowolona z tej palety. I myślę, że to jest taka bardzo fajna, bazowa paleta dla każdego, dla osób nawet, które nie malują zawodowo, każdy powinien ją mieć. Kochani, oko mam już wymodelowane, teraz muszę zagęścić linię rzęs. Do tego celu potrzebna będzie mi kredka, ale tym razem wybieram kredkę brązową i aplikuję ją dosłownie pomiędzy rzęsy. Ona nie musi być, ta linia, taka precyzyjna, ona przede wszystkim ma nam sprawić, że tych rzęs mamy po prostu więcej. Teraz tą linię, którą zaznaczyłam sobie kredką, będę przyciemniać brązowym cieniem i z tej samej palety sięgam po ten taki środkowy, brązowy, ciemny odcień. Taki odcień ciemnej, gorzkiej czekolady. Teraz przy pomocy cienia będę wyciągała sobie delikatną kreseczkę. Kreska będzie kontynuacją mojej linii wodnej, czyli ona dokładnie będzie szła równo z moją linią wodną. I wygląda to w ten sposób. Tutaj kreska nie odgrywa głównej roli, dlatego ona jest zrobiona cieniem, dlatego ona jest taka mięciutka. Ona przede wszystkim ma nam zagęścić linię rzęs oraz ma delikatnie nam wyciągnąć te oko na zewnątrz, sprawiając wrażenie, że mamy takie bardzo sexy, fajne kocie oko. Delikatnie mam już podkreśloną linię rzęs, teraz rozświetlę sobie wewnętrzny kącik oka i do tego celu użyję takiej paletki również z Kobo. Jest to paletka So Beautiful i zobaczcie, jaka ona jest bardzo fajna, uniwersalna. Mamy również tutaj matowe cienie, jak i rozświetlające. Mamy produkty do konturowania twarzy, które również dzisiaj użyję. No i sięgam po taki jasny cień z tej paletki. To jest ten drugi, taki perłowy, i rozświetlam sobie wewnętrzny kącik oka. Teraz sięgam po rozświetlacz i nałożę go na dolną powiekę, tutaj od wewnętrznej części. Ten rozświetlacz ma delikatnie taki szampański odcień, jest ciut ciemniejszy od tego cienia, którego używałam poprzednio. I sobie delikatnie schodzę tym cieniem tutaj. Dokończę sobie już tą moją dolną powiekę, sięgając po taki precyzyjniejszy pędzelek i będę aplikowała cień, którego używałam na samym początku, czyli był to taki beżowy odcień, troszeczkę cieplejszy jest to cień. Dzięki temu to oko mi się bardzo fajnie otworzy.
No i kochani, makijaż oka prawie jest już skończony. Prawie dlatego, że czas teraz na aplikację Campek. Na pewno niektórzy z Was czekają na to od początku tego filmu. Najpierw muszę wytuszować sobie moje rzęsy. Ja zawsze właśnie najpierw tuszuję rzęsy, później aplikuję kępki. Osoby, które mają proste rzęsy, moje się bardzo fajnie podkręcają. Warto by było, gdybyście sobie podkręcili te rzęsy zalotką. Ja zalotki nie używam. Nie mam takiej potrzeby. Kochani, rzęsy mam już wytuszowane i teraz zacznę aplikację kępek. Bardzo ważne jest to, żebyście sobie usiedli wygodnie, mieli podparcie, abyście mogli jakoś tak stabilnie sobie podeprzeć łokcie. I bardzo również ważne jest to, abyście dobrze ustawiły sobie lusterko. Lusterko powinno być dosyć nisko ustawione, abyście patrząc w lusterko miały wrażenie, że wasza powieka jest zamknięta, żebyście mogły mieć cały podgląd na całą ruchomą powiekę, a dokładnie na linię rzęs. Skoro siedzę już sobie stabilnie, mogę się wygodnie oprzeć. Moje lusterko jest również ustawione w odpowiedniej odległości. Chciałabym Wam pokazać właśnie kępki, których dzisiaj będę używała. Są to kępki od Klawier w rozmiarze od 9 do 13. Każdy indywidualnie powinien sobie dobrać odpowiednią długość rzęs w zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać. Ja swoje rzęsy mam bardzo długie, także zawsze dobieram je odrobinę ciut dłuższe od moich naturalnych, ponieważ zależy przede wszystkim mi też na efekcie, aby uzyskać gęstość tych rzęs, ponieważ jak widzicie, moje rzęsy są długie, aczkolwiek po wytuszowaniu nie wyglądają zbyt gęsto, także kępki od Klawier przychodzą mi z pomocą, żeby ten efekt był rzeczywiście bardziej spektakularny. Na początek użyję kępek o rozmiarze 11. Chciałabym Wam pokazać, że te kępki są niesamowicie pięknie podkręcone. Kępki od Klawier oczywiście urzekły mnie przede wszystkim swoim skrętem. Mają niesamowicie piękny skręt. Wcześniej, gdy używałam innych kępek z różnych marek, ten skręt był zawsze niezadowalający. Był taki prosty i to oko wyglądało na takie smutne, opadłe. No i bardzo się cieszę, że trafiłam na idealne kępki. Także będę używała również kleju od Klawier. Jest to klej, który jest przezroczysty. I dlaczego sięgam po ten klej? Ponieważ on zastyga tak w miarę właśnie. Jeżeli kojarzycie kleje z Duo, to z pewnością wiecie, że Duo klej, ten taki klasyczny niebieski, zastyga dosyć długo. Z kolei ten klej w takiej fiolce, w takiej buteleczce z pędzelkiem zastyga bardzo szybko i on wtedy ewidentnie nadaje się do przyklejania rzęs na pasku. Ten klej właśnie od Klawier schnie tak w miarę, porównując do tych obu klei, w miarę pośrednio, czyli nie za szybko i nie za wolno, i umożliwia to nam aplikację kępek w dogodnym dla nas odpowiednim czasie. Jak aplikuję kępki? Przede wszystkim musicie uzbroić się jeszcze w odpowiednią pęsetę. Pamiętajcie, aby ta pęsetka nie była upaćkana klejem. Sięgam właśnie po kępkę w ten sposób, czyli łapię ją za tą więzadełko, delikatnie przekręcam ją i układam na pudełeczku. Tutaj już naniosłam sobie odrobinę tego kleju. Sięgam teraz za końcówkę mojej rzęsy. Odrobinę moczę w kleju, ale to tylko tą końcóweczkę. I aplikuję rzęsę na powiece. Staram się, aby kępka była przyklejona blisko nasady mojej rzęsy, żeby nie tworzyć już dodatkowego paska. Staram się wtopić właśnie tą kępkę w moje rzęsy, dlatego wcześniej sobie je wytuszowałam ze względu na to, że mam ułatwioną teraz sprawę. Widzę dokładnie, gdzie ta linia rzęs się moja znajduje i jak powinnam, w jaki sposób powinnam zagęścić te moje rzęsy. Sięgam po kolejną rzęsę. Maczam w kleju końcóweczkę i aplikuję kępkę jedną koło drugiej.
na powiece. Zobaczcie, jakie to jest proste, widzicie? Już się coś tutaj zaczyna nam dziać. Ja bardzo lubię właśnie te kępki klasyczne ze względu na to, że one właśnie dają efekt bardzo naturalnego, pięknego, wymodelowanego oka. Wyglądają naturalnie i chwalą również sobie te kępki moje klientki. Sięgam po kolejną kępkę, czyli łapię za pupkę i sadzę krzaczki. Ja zawsze tak śmiesznie to nazywam, że ja sobie sadzę krzaczki. O, i jedna koło drugiej już pięknie leży. Jestem ciekawa, czy Wy lubicie właśnie aplikację kępek, czy wolicie zdecydowanie rzęsy na pasku. Koniecznie dajcie mi znać na dole pod filmem, co u Was się bardziej sprawdza. Sięgam teraz może po numer 12, rozmiar 12 i będę aplikowała na zewnętrznej części mojego oka, 12. Analogicznie sięgam właśnie za pupkę, maczam w kleju i przyklejam. Na pewno możecie mieć do mnie takie pytanie, skąd wiem, jaki rozmiar danej kępki przykleić w odpowiednim miejscu. Już Wam spieszę z odpowiedzią. Ja staram się uzyskać naturalny efekt rzęs i podążam za długością mojej naturalnej rzęsy, ale oczywiście lubię również zaszaleć, dlatego sięgnę jeszcze dzisiaj po 13, czyli jest to już taki dosyć długa rzęsa. Dla większości ludzi rozmiar 12, akurat z kępek klawier, jest już bardzo długą rzęsą, więc myślę, że 12 i 11 to już jest naprawdę długa rzęsa. I chciałabym Wam właśnie pokazać, jak pięknie, naturalnie wygląda oko. Porównajcie sobie właśnie oko, na których już przykleiłam kilka kępek. To na razie są dwie długości oraz jak wygląda oko bez kępek. Rzeczywiście efekt naprawdę jest spektakularny. Ja jeszcze będę sobie oczywiście tutaj doklejać i zagęszczać tą linię, ale ja już jestem bardzo zadowolona z efektu, jaki uzyskuję. Kochani, już Wam tłumaczę, jak aplikuję kępki. Jak zauważyliście, 11 nałożyłam tutaj na środkowej części mojego oka, 12 właśnie tutaj zagęszczają mi zewnętrzny kącik. Jeszcze potrzebuję 12, przynajmniej jednej albo dwóch. I będę sięgała po 13, która mi pięknie to oko jeszcze fajnie zadrze do góry. I na razie mamy właśnie 11 i 12. Teraz sięgam po 13. 13 nam to oko jeszcze bardziej wyciągnie. Bardzo ważne jest to, abyśmy tej 13 nie aplikowali właśnie na samym końcu. Dużo osób właśnie popełnia ten błąd, że najdłuższe rzęsy przykleja sobie tutaj na zewnątrz. Wtedy niestety oko nam troszeczkę idzie na dół. Pamiętajmy, że musimy troszeczkę optycznie to oko wyciągnąć do góry. Także aplikujemy ciut bliżej zewnętrznego kącika oka. I zobaczcie, jak od razu fajnie to oko się zaczęło nam wyciągać. I przyklejam jeszcze jedną 13. Teraz bliżej tej zewnętrznej części mojego oka. Zobaczcie, jak ułatwia mi aplikację lusterko, które umiejscowione jest właśnie na dole. Widzę całą powiekę, widzę, co robię, bo gdybym miała właśnie lusterko troszeczkę wyżej ustawione, zasłaniałabym sobie po prostu tymi rzęsami tą moją powiekę i nie wiedziałabym dokładnie, co robię. Ja jestem bardzo już zadowolona z tego zewnętrznego kącika. Myślę, że przyda mi się tutaj jeszcze gęstość, czyli sięgam teraz znowu po 11 i przykleję je właśnie na centralnej części mojego oka. Zobaczcie, jakie to jest proste. To jest naprawdę tak prościutkie. Myślę, że sobie na pewno z tym poradzicie. Ja moją pierwszą aplikację kępek na sobie samej miałam w dzień mojego ślubu, także wyobraźcie sobie, jaka adrenalina towarzyszyła mi tego dnia i sobie spokojnie poradziłam. Także na pewno każdy z Was sobie też poradzi.
końcówką pęsetki można sobie dopchać tą rzęsę, żeby ona tak pewniej leżała na oku. Ja jestem bardzo zadowolona. Jeszcze tutaj brakuje mi dziesiątek. Sięgam teraz po dziesiątki i będę je aplikowała tutaj od wewnętrznej części mojego oka. Im więcej długości, tym te rzęsy wyglądają naturalnie. Pamiętajcie, że my mamy naprawdę różnej długości rzęsy w zależności od tego, w którym miejscu one nam wyrastają. Ja jestem zwolennikiem kleju przezroczystego ze względu na to, że mam wtedy kontrolę nad tym, że nie będę miała utworzonej jakiejś dodatkowej linii rzęs, że nie będę miała dodatkowego jakiegoś takiego ciemnego paska. Tym bardziej w tym makijażu zależy mi na efekcie naturalnym. Klej przezroczysty nie jest w ogóle widoczny, a gdybym użyła kleju czarnego, mogłaby mi powstać linia taka niezdefiniowana, nad którą nie miałabym kontroli. Także polecam klej przezroczysty. Chyba że decydujemy się na taką mocną kreskę, zdefiniowaną, graficzną, wtedy możemy już wtedy działać czarnym klejem. Przykleję może jeszcze jedną kępkę o rozmiarze 10 mm. Jak Wam się podoba? Uważam, że efekt jest spektakularny. Przyjrzyjcie się, jak wygląda oko z kępkami oraz jak wygląda oko tylko i wyłącznie wytuszowane tuszem. Moim zdaniem różnica jest naprawdę ogromna. Kochani, ja szybciutko sobie teraz ponaklejam kępki na drugim oku. Pomaluję sobie również brwi techniką, którą doskonale znacie i za chwileczkę do Was wrócę. Kochani, jak widzicie, brwi już mam pomalowane, drugie oko również wyklejone kępkami. Teraz będę rozświetlała sobie spojrzenie przy pomocy cielistej kredki. Jest to kredka marki Vibo i aplikuję tą kredkę w linię wodną. Od razu możecie zauważyć, jak to oko się fajnie otworzyło. Czas na konturowanie twarzy, a konturować twarz będę takim fajnym produktem. Ostatnio moim ulubieńcem jest to bronzer z My Secret. Aniołki Victoria's Secret mają bardzo mocno wykonturowaną twarz. Ostatnio polubiłam się z tym pędzelkiem. Jest to pędzelek z Clavier. Słuchajcie, włosie syntetyczne. Ja nigdy nie lubiłam pędzelków, które mają włosie syntetyczne, ale to włosie syntetyczne jest tak dobrze zrobione, że wygląda po prostu jak pędzel z włosia naturalnego. Jest przede wszystkim bardzo, bardzo miłe i bardzo fajnie mi się tym właśnie pędzelkiem konturuje ostatnio twarz. Nie wyobrażam sobie makijażu w stylu Victoria's Secret bez różu. Dziewczyny zawsze mają tak rozpromienione skóry od aż kapiącego z twarzy właśnie różu, więc ja skorzystam właśnie z tej palety, z której właśnie korzystałam wcześniej i zaaplikuję sobie ten róż. Jest to bardzo fajny odcień różu, właśnie taki bardzo neutralny, pasujący do każdego typu urody. Jak nakładam róż? Ja troszeczkę sobie wciągam policzki i pojawiają mi się takie wystające pućki. I na te właśnie odstające pućki nakładam róż. Oczywiście troszeczkę przesadziłam, więc szybciutko rozcieram pędzelkiem, którym nakładałam puder. I twarz od razu wygląda na promienną, policzki wyglądają, jakbym przed chwileczką je uszczypnęła. Właśnie o to chodzi w tym makijażu, on ma wyglądać świeżo i promiennie. I teraz będę aplikowała rozświetlacz. Rozświetlacz jak najbardziej jest obowiązkowy i również korzystam z tej palety właśnie Kobo. Ona jest naprawdę bardzo, bardzo sympatyczna. I nakładam właśnie na szczyty kości policzkowej. Zobaczcie, jak to pięknie się prezentuje. Rozświetlacz również nakładam tutaj, aby była taka kontynuacja tego rozświetlenia. Delikatnie nanoszę go również na brodę, odrobinę na nosek, też tak delikatnie pod kątem, żeby pięknie mi się tutaj wszystko ładnie zgadzało. I od razu zobaczcie, jak cera wygląda świeżo, jakbym dosłownie była cała taka nawilżona, rozpromieniona i o to właśnie chodzi w tym makijażu. Ten makijaż ma być taki świeży, naturalny, podkreślający w nas to, co jest najpiękniejsze. Kochani, chciałabym jeszcze nanieść odrobinę tego rozświetlacza na łuk Kupidyna, aby delikatnie uwypuklić swoje usta. Pamiętajcie, że nakładamy ten rozświetlacz tylko i wyłącznie właśnie na usta, a nie
pod nosem, ze względu na to, że gdybym troszeczkę za wysoko poleciała z tym rozświetlaczem, miałabym efekt takiego kataru, a tego przecież nie chcemy. Makijaż twarzy, makijaż oczu mam już skończony, zostały nam już tylko usta. Modelki od Victoria's Secret mają usta w takim naturalnym odcieniu różowym oraz oczywiście wisienką na torcie tych ust jest błyszczyk. Także kochani, najpierw sobie wykonturuję usta konturówką z Lovely. Bardzo lubię się z tą konturówką, ona jest bardzo, ma piękny, naturalny odcień różu oraz jest bardzo miła w aplikacji, jest mięciutka i bardzo fajnie się aplikuje ją na usta. Mam nadzieję, że udało mi się wyrysować te usta w miarę równo. Chciałabym zaaplikować jeszcze na nie pomadkę i mam tutaj właśnie takie dwa odcienie, za chwileczkę się na którejś z nich zdecyduję. Chyba sięgnę po ten jaśniejszy odcień, jest to nowość od My Secret Girl Power. Zobaczymy, jak ta pomadka będzie się prezentować, jest idealna. Nie jest to pomadka zastygająca, jest to pomadka, która nie zastyga, nie jest to matowe efekty właśnie ust. I na koniec zaaplikuję błyszczyk, jest to błyszczyk z Fenty Beauty w kolorze Fussy. Kochani, i tak prezentuje się makijaż w stylu Victoria's Secret. Ja jeszcze tak nie wyglądam, ponieważ brakuje mi fryzury. Za chwileczkę ułożę sobie w miarę jako tako te włosy i za chwileczkę do Was wracam. I z ułożonymi włosami zdecydowanie lepiej prezentuje się ten makijaż, prawda? Oczywiście, że tak. Koniecznie dajcie mi znać, jak Wam się podobał ten film. Mam nadzieję, że okazał się dla Was pomocny. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!